Będę pytał mężczyzn, bo ten temat zahacza o seks. No mało tego, on jest z gruntu seksualnym, seksem przesiąknięty i do seksu zmierza. Jeżeli wszystko się skończy dobrze, to może po tej klęźbie będziemy musieli zrobić sobie dłuższą przerwę. Znaczy wy będziecie musieli, bo ja tu sam jestem. No Czesinka nie licząc w tej, w tej kwestii. Obejrzałem sobie zdjęcia tej pani radnej, czy coś tam, tak, radna, czy, czy jakaś taka radna, bezradna. Ta od pana Suskiego, ta co włamali się na konto pana Suskiego, żeby pokazać zdjęcia tej pani radnej. Zdjęcia, tak zwane zdjęcia gołe. I tak patrzyłem swoim leniwym okiem na tę panią. I zamiast skupić się na niewątpliwych powabach pani, próbowałem złapać, o co chodzi z tymi butami. O co chodzi z tymi butami? Im bardziej pani była goła na tych zdjęciach, tym bardziej miała buty na obcasie. I poniosłem oczywiście swój krzyż dalej. I nad ludzkim wysiłkiem obejrzałem więcej podobnych, e, m, takich e, z gruntu tinderowych, e, m, nazwijmy to zdjęć. I kurwa, patrzę na te zdjęcia i okazuje się, że faceci, czy raczej my faceci, mamy chyba jakiś dziwny stosunek do obuwia na obcasie. Tak mi się zaczęło e, wydawać. Zdobądźmy się więc na, teraz na odrobinę szczerości. Czy panie, panowie, właściwie panowie naprawdę lubicie, jak wasza partnerka ma na nogach podkowy w trakcie seksu, w czasie seksu? Czy to naprawdę jest jakieś takie kręcące? No, jakaś, to, jakaś przyczyna tego musi być. Więc może, może chodzi o to, że. Facet lepiej się czuje, mając wrażenie, że pani wpadła tylko na chwilę. I zaraz e, y, powstanie na równe nogi, zaraz po y, tym całym akcie, wstanie na równe nogi i wybiegnie. Może to o to chodzi. Że nie trzeba będzie z nią gadać, ma takie wrażenie, na przykład pan, no nie wiem. I że to takie, albo że takie romantyczne, niby że tak trochę tym, tym śnieżką, chciałem powiedzieć, tym kopciuszkiem, tak zajeżdża, tak, że ona tak się pojawi na chwilę, ale ma już te buty. FUU, wypindala i jej nieba. Może to takie ma być takie romantyczne? Nie wiem, zastanawiam się, pytam. A może mają one być rodzajem termometru takiego, czyli jakiejś miary, prawda? Nie, nie wydaje nam się, że to może być też taka przyczyna, że to jest rodzaj nie, miar, że macie nadzieję, panowie, macie nadzieję po prostu, że za którymś razem nie, nareszcie będziecie mogli się poczuć królami lodowiska mistrzami świata w seksie i tak dalej kiedy spełni się marzenie, że w wyniku waszej, waszych zabiegów waszej, waszej no, takiej zmyślności sprawności seksualnej no dobra nazwijmy to jurności po prostu i oddaniu sprawie partnerce wreszcie spadną buty Prawda? Bo takie coś się mówi, że tak że aż ci buty spadną. No nie wiem, albo w pięty ci pójdzie, coś takiego, to może o to chodzi. Na przykład może, może, może to jest ten jakiś taki, że mamy ciągle te nadzieje, że od niech ona będzie w tych butach. I tak patrzymy, prawda? Że tam tutaj akcja, 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 już nie możemy, prawda? Facet już nie może, już jest na ukresu sił, już czuje, że tętno po prostu mu rozsadza czaszkę, że te tabletki już nawet przestają, bo w trakcie łyka tabletki jeszcze, bo już czuję, że już, już kurczę traci jurność, więc tabletka na szybko to są takie tabletki. Teraz czytam co Konar płonie, tam już po pięciu minutach, więc pięć minut udaje jeszcze. Jeszcze jakiś pieszczot, żeby gra na czas, szybko wraca do akcji i patrzy tak, i zerka, i co chwilę nerwowo spoziera na te buty. One nie chcą spaść. Proponuję tu Panom ewentualnie taki, taki trik można zastosować. Wiem, że to jest trochę oszustwo, trochę obejście całego systemu, ale jednak może spróbujcie kupić za duże. Spróbujcie kupić trochę za duże buty to wtedy, jak będziecie tam ostro działali, tam spowodujecie jakiś ruch taki w interesie, że tak powiem, to być może prędzej spadną po prostu te buty. Nie tyle może wystrzelą w kosmos, ale jakoś spadną. Tak mi się wydaje. Może, może to będzie jakieś, jakiś taki, no ja wiem, no trochę, to jest trochę trikowe będzie, no trochę będziecie musieli sobie podopowiadać po, po do tego, ale będziecie mogli znajomym kolegom powiedzieć po że, że ostatnio weszła w butach, a zeszła z łóżka już bez butów, że bo jej buty spadły. Drugą metodą jest też ubranie, kupienie takiej kobiecie zaciasnych butów, i to tak znacząco zaciasnych, ale przy jednoczesnym takim, no zdecydowanej prośbie, wyrażonej w zdecydowany sposób prośby, żeby akurat założyła te buty, bo Ciebie to podnieca człowieku, bo Ciebie to, wiecie, mówicie, no ale kochanie, włącz te, włóż te buty, bo w tych butach wyglądasz w ogóle zarypiaście i jest szansa, że ona po prostu, tak ją będą piły te buty tak będą niewygodne, że sama jakimś tam metodą je zdejmie, wy o tym nie będziecie wiedzieli, znaczy udajecie, że tego nie wiecie i czujecie się od razu królami lodowiska, prawda? I, i już, no, i to jest jakoś tam, będziecie mogli wreszcie powiedzieć, pójść do knajpy potem, albo w pracy i powiedzieć wczoraj moja kobieta a się buty spadły. No, może nie spadły, tylko sama zdjęła, żeby już tam dać spokój, ale zawsze jakieś. A może chodzi o jakieś chore poczucie władzy. Na przykład i poczucie, że zawsze możecie powiedzieć no, partnerce, żeby spieprzała. Może to jest na tej zasadzie. Może tu zostało w nas w jakichś facetach jakieś takie atawistyczne podejście do sprawy, że mam, jak ona ma buty, to mogę zawsze powiedzieć, a wynocha mi stąd. To nie jest eleganckie. To nie jest fajny pomysł nawet, ale jednak być może coś za tym stoi. Widzę dodatkowo jeszcze, że te, że te buty są zawsze z obcasem. Przyznam, że nie widziałem, żeby jakaś pani próbowała podniecić potencjalnych partnerów na takich zdjęciach, różnych kuszących zdjęciach, na przykład w tenisówkach albo w kapciach, właśnie pluszowych, albo coś takiego. No to tylko próbowała kiedyś zrobić doda, ale ona połączyła jednocześnie plusz ze szpilką, bo ona takie kapciuszki miała do zdjęcia, zaprezentować kapciuszki. Kciuszki z takim pluszem, ale za to jednocześnie z obcasem 21 cm Chyba, bo nawet jak stawała na palcach, to i takiej jej nie, nie dawało się tą piętą zahaczyć. Widzę, że buty, jak wspomniałem, zawsze są na tym obcasie. Jak rozumiem, skoro nie ma innych. Butów, to jak rozumiem, ma to znaczenie. Być może ma to znaczenie tylko dla pań, że im się wydaje, że są atrakcyjniejsze, ale skoro to się sprawdza, bo Panów więcej wtedy zdjęcie klika na zdjęcie w butach niż na zdjęcie bez butów, czyli coś w tym jest, że to jest jakaś synergia następuje. Jak rozumiem, więc ma znaczenie te obcasy mają znaczenie, ale kurwa jakie? Zaczął się krzyżaniak zastanawiać. W życiu erotycznym, na przykład w życiu nieerotycznym, o tak powiem, w życiu nieerotycznym, czyli takim, takim zwyczajnym, nudnym życiu, to może się pani na przykład wydawać po prostu dzięki takim butom, Wyższa. One też takie buty na obcasie prostują sylwetkę. Nie sposób chodzić na wysokich obcasie i się garbić. Na przykład albo chodzi tak, czołap, czołap, czoła. To wtedy jest po prostu no nie da się chyba. Nie widziałem jeszcze w każdym razie, żeby kobieta na obcasie chodziła, na wysokim obcasie chodziła niewyprostowana. Po prostu one wymagają tego, żeby pionizować. Środek ciężkości się zmienia. To fizyka zwykła. Obcasy sprawiają też, że inaczej staje stopa, znaczy jest taka uniesiona, jest tak jakbyśmy na palcach stanęli cały czas, w związku z czym sprawiają też to, że pośladki wydają się takie jędrniejsze, pupa się uwypukla przez to, że biodra inaczej tam stoją, że my się prostujemy, a ta pupa idzie do tyłu. Znaczy jeszcze bardziej do tyłu, bo normalnie, że pupa idzie do tyłu. Bo przecież przypominam, że jakby się człowiek jakby się człowiek nie odwrócił, pupę ma zawsze z tyłu. W każdym razie wydają się te, te pośladki jędrniejsze. Pupa się uwydatnia i tak dalej i tak dalej. I to na pewno ma znaczenie w momencie Wyboru, prawda? Jak jest polowanie, facet idzie. Ja też tu pytania do kobiet są oczywiście jak Wy na to patrzycie, bo facet idzie na polowanie, prawda? Patrzy, o, ta pupa jest wydatniejsza. Kobieta prosta, w związku z czym biust też idzie do przodu, w związku z czym tutaj te właśnie wracamy do podstaw, podstaw biologii, podstaw zachowania gatunku, po prostu facet wybiera, patrzy, jest. Facet wiecie, ten pióropuz roz, rozsiewa jak, jak pa zaczyna ładnie tam, chce ładnie pachnieć i tak dalej, i wciąga brzuch. A kobieta. Kobieta właśnie jak wygląda w ten sposób, patrzą, o, to ona będzie, ona jest po prostu demonem seksu, tak, tak nam się to w głowach roi. Przyznam, że ja to też mam oczywiście, że jak widzę, kobietę taką wyprostowaną, tak. Wszystko ma na miejscu, jak to się brzydko mówi, to zwraca uwagę. Nie, nie, niekoniecznie u mnie to występuje na ty że chodzi o -ha -ha -ha. muszę ją mieć, tylko że zwraca po prostu chociaż na chwilę uwagę, a o to często chodzi. No dobra, więc, więc w życiu tak zwanym pozaerotycznym ma to sens o tyle, że kobieta już po prostu czuje bardziej kobieca i jest w porządku, ale też dla facetów jest to bardziej takie <laughs> że coś wygląda. No ale chyba nie w łóżku, prawda? Bo teraz mówimy o tych butach w łóżku. Bo. Jak obejrzycie sobie jakiś tam film erotyczny na przykład, no to też często widać, że i nie mówię o pornosach nawet takich ostrych, tylko po prostu o filmach erotycznych albo filmach, scenach erotycznych w filmach, to często jest tak, że ta kobieta te buty zostawia. Nie powiem szczerze, że to trochę może być kłopotliwe oczywiście. To są takie sceny w tych filmach, generalnie powinny być tylko latem na przykład mogą być kręcone takie sceny. No bo jak kobieta jest w rajtuzach na przykład, no no to, żeby zostać w butach, a jednocześnie dać szansę partnerowi na jako taką uciechę z, że tak powiem, z penetracją, no i sobie też dać taką szansę na trochę uciechy, kobieta musiałaby, no albo tak tymi rajtuzami tak zaszaleć, że, że one by były, jednak spętałyby jakoś nogi, albo najpierw zdjąć na przykład raj stopy razem z butami, po czym założyć buty, a to nie za zawsze w takim uniesieniu jest szaleńczym, stąd tutaj przypominam, że podstawowym takim elementem są pończochy, uwielbiam pończochy. No więc, bo wymysł tych rajstop to jest, ja wiem, że to zdrowsze jest i tak dalej, ale, bo tu nie uciska, tam nie, nie ten, natomiast, natomiast no jest to z punktu widzenia takiego samczego wymysłu szatana, tego złego szatana. No, ale co z tymi butami w łóżku w takim razie? Co one mają tam robić? Przecież jak się już w łóżko uderzy, Prawda? Jak już dojdziemy do tego łóżka, to te obcasy tracą akurat ten sens podnoszenia pośladków, wyrównywania, wyrównywania pionizowania się kręgosłupa i tak dalej. Ale chyba no, niczego nie unoszą. No, no, tak mi się wydaje, że niczego nie unoszą, chyba że. Chodzi dalej takie wyobrażenie, że unoszą jednak, tylko, że już nie u kobiety, tylko unoszą ciśnienie partnerowi, partnerowi po prostu, przez co, przez co przyspieszają bieg krwi, umożliwiający dotarcie do miejsc dosyć wrażliwych, przydatnych w takich łóżkowych sytuacjach. No i chyba też niczego nie ujędrniają, chociaż no to też nawiązując do poprzedniego no może, może jednak może jednak nie do końca bo jest to akurat no bo jak rozumiem jest nadzieja że przyspieszają ujędrnienie czy ponowne ujędrnienie członka którego nazywamy różnymi imionami, przymiotnikami, zdrobnieniami, a i tak wiemy, że jest zwyczajnym chujem po prostu. A może powinny być takie na przykład tak sobie teraz myślę że, że może powinny być takie erotyczne zestawy szpilkowe, które by jakby wyjaśniały, doprecyzowałyby kwestie, pewne kwestie, takie zestawy szpilkowe obejmowałyby system buty i do tego połączone z jakimś takim systemem, który zapewni Permanentną symulację nacisku stopy obutej w taką szpilę i permanentnego ujędrnienia tym samym pośladków. To oczywiście mogłoby sprawić, że odzież, ta erotyczna odzież, no, byłaby. No, system bloczków i sprężynek mógłby wpłynąć trochę na jakość życia erotycznego, ale coś za coś, prawda, coś za coś i musi być, e, musi być jakiś, jakieś coś, e, poza tym, Cały czas się też, no, no nie wiem, no, tak sobie wyobrażam jakiegoś inżyniera. No wiecie, są inżynierowie, którzy wymyślili już na podstawie opisu z Biblii, potrafili zrobić maszynę do siania tej mannej, która z nieba spadała. No więc może ktoś na podstawie takiego mojego, jakiegoś mojego haluna wymyśli taką maszynę, która by permanentnie ujedrniała pośladki pań przez jakby przez i nadawała sens przede wszystkim chodzeniu, w, znaczy nie chodzeniu tylko przebywaniu w butach, szpilkach w trakcie, w trakcie erotycznych uciech czy zabaw. Ehm, bo tego mi się. O ile jeszcze w trakcie tych tych pieszcz, jak zabaw, wiemy, fetyszyści są różni. Ja tutaj oczywiście nie nie wpierdzielam się. Ja rozumiem, że ktoś może uwielbiać stopę w bucie i tam o, o, ją tam pielęgnuje, ją tam dopieszcza. To okej, okay. Ja mówię, bo potem już jak przychodzi, dochodzi do samego zbliżenia, takiego aktu, no to co te buty maj mają jeszcze takiego w sobie? Nikt mi tutaj nie odpowiedział. Myślę, że ten Temat należy porozmawiać z ekspertem, na przykład z panem Suskim. No nie, nie mam zamiaru z nim gadać o niczym, chyba że jako, jako oskarżyciel posiłkowy kiedyś, jak dojdzie do jakichś procesów. Tak sobie myślę w każdym razie, że powinniśmy porozmawiać o tym, powinniśmy wyjaśnić tę kwestię. Bo to jest naprawdę duża sprawa moim zdaniem. Zwłaszcza, że jeżeli prawdą jest, jeżeli gdzieś tam u, u podstaw takiego myślenia o tych butach jest gdzieś, leży coś takiego, że mam wrażenie tej tymczasowości, takiej, prawda? Że, że no dobra, to wstawaj i idź, Pum, jakiegoś kopa w tle. to jest po prostu złe. I z drugiej strony, w jakiej dużej opozycji do tych butów kobiet stoi nie sy brak sympatii, niesympatia, czy brak sympatii pań do panów, którzy próbują, brzydkie sformułowanie teraz, uprawiać seks. To jest koszmarne sformułowanie, ale jednak mieszczący się w podręcznikach do... do seksu w skarpetach, prawda? Z jednej strony mają być te buty na, na obcasach. Może pewnym rozwiązaniem byłyby na przykład, jakbyśmy takim odpowiednikiem, jak rozumiem, odpowiednikiem butów szpilek u kobiet, co u panów, tak zwane sztyblety, tak? To są te takie buty takie twardawe, takie z podeszwą, takie biznes, biznesowe, czy jak one się tam nazywają. Nie wiem, ale sprawdziłem w internetach sztyblety Hardkorowe, Nigdy w życiu nie miałem takiego sztybleta na nodze. Nawet w ramach zabawy czy przebrania. I mam nadzieję, że jeśli, jeśli uda mi się jakoś tak dotrwać do końca życia bez tych sztybletów, to gotów jestem skrócić swoje życie, jeśli, jeśli miałoby być. Także albo będziesz żył krócej, ale bez sztybletów na nogach, albo będziesz żył dłużej, ale pod warunkiem, że wzujesz nogę, w, w ten, wciśniesz nogę w sztyblet, to myślę, że wybrałbym to pierwsze rozwiązanie, coś koszmarnego. Natomiast natomiast takie, takie buty, jak rozumiem, też mogłyby podniecać. No więc pytanie do pań, dlaczego na przykład, dlaczego was nie podnieca facet w skarpetce? Albo facet w obuwiu, bo jak rozumiem, może też być tak, że facet, ja wiem, że, że to możecie coś jeść teraz, czy pić, ale, ale umówmy się, że, że dbanie o stopy no nie jest tym sportem narodowym Polaków, prawda? W związku z czym tam są albo pokrzywione pa, pa, palce, albo pokrzywione paznokcie, to czy nie lepiej jest jak taki facet, na przykład wskoczy w tych skarpetach, bo być może tu ktoś nawet z nas, naszych słuchaczy napisał, że być może. Chodzi Chodzi w tych butach o takie ładne zamaskowanie haluksów. No to z faktem jest, że to wtedy jest dobry pomysł, prawda? Jak ktoś ma. I pomyślcie czasami o tych o swoich facetach, że oni to robią nie dla własnej wygody, na przykład ubierają, wciągają do skarpety, nie dla własnej wygody, ale dla. z miłości to robią po prostu, żeby to uchować. No niemniej cały czas się zastanawiam nad tym, tak patrzyłem na te zdjęcia tej radnej i zobaczcie, nawet nie miałem żadnej, nie miałem czasu na, na odczucie jakiejś przyjemności, jakiejś satysfakcji z tego oglądania tej nagiej, półnagiej i ćwierćnagiej pani radnej, czy pani polityczki w każdym razie, ale, ale musiałem, skupiłem się na takim właśnie, na takiej analizie, to mi przyszło do głowy, macie zatem dowód na to, jak pokręcony chory mam mózg, skoro zamiast patrzeć na tak zwaną gołą babę i sobie myśleć po sam czemu o, o, jaka fajna, o, cycki o, pupa i tak dalej, to ja zacząłem kombinować od razu, co z tego dlaczego to jest dlaczego tak jest, dlaczego nie, inaczej analizy jakieś przeprowadzałem piszecie tu o nuce na przykład no fakt, takie o nuce mogą być, zobaczcie, takie buty szpilki u kobiet, to to jest prosta sprawa, tak? Wzujesz, zzujesz. No oczywiście ma to ten swój właśnie wymiar, miar i wag, bo, mi, bo bardzo mi się podoba ta koncepcja, w której, według której te buty miałyby właśnie być taką, takim wyznacznikiem miary, że mamy taką, bierze się to z nadziei, że wreszcie będziemy mogli udowodnić to, że jesteśmy naprawdę kozak, przekozakami jak tej partnerce te buty spadną wreszcie, ale z drugiej strony, faktycznie one są takie, no są i ich nie ma, tak? To jest tylko produkcja i już. Natomiast onuce, tu Państwo zaznaczacie, onuce. Otóż onuce mogą być bardzo erotyczne, bardzo sensualne, seksualne. Wyobraźcie sobie teraz żołnierza w pierwszej wojnie światowej czy, czy w drugiej, bo też były nuce bo nuce są zdrowsze podobno niż skarpety. Nie wiem, nie próbowałem, nie chce mi się. Ale jak Czule partnerka, na przykład, możecie zobaczyć, jak to może być element gry erotycznej, jak partnerka czule te onuce zdejmuje z tej spracowanej stopy. No oczywiście przy założeniu, że najpierw jednak, no jednak, tak jak podejrzewam, że, że panie ubierają, wdziewają te swoje buty na jednak czyste nogi, no to też bym sugerował panom, że jak już zaproponuję, kiedy kiedyś swojej partnerce taką erotyczną zabawę z tymi onucami? Lepiej, tak podejrzewam, nie, nie wiem, nigdy nie miałem, ale lepiej, kiedy, kiedy te onuce będą czyste, świeże i stopy też po jakimś tak nie po dwóch dniach biegania gdzieś tam. Także to tak samo i to jeszcze w gumowych butach na przykład. Wolałbym, wolałbym pewnie no. Ja też bym się czuł lepiej, jakby moja partnerka roz, rozdziewała takiej, taką onucę i żeby ona nie powodowała ta onuca takich wrażeń dodatkowo, dodatkowych, jakiś zapachowo, no, nieprzyjemnych po prostu, krótko mówiąc. Teraz tak włożyć coś, ubrać się w coś, pani Gonia pisze, a ja tutaj coś pomieszałem, bo starałem się być precyzyjny, mówić, wzuwać i, i tak dalej, ale być może się pomyliłem, to oczywiście Pani Gonia ma rację, włożyć można coś A ubrać się w coś Albo ubrać można Kogoś. To też jest jeszcze jeden warunek. No więc gorzej jak ubierze kozaki, ale w co? Ko, ko, nie, właśnie w myśli tego, co pani Gonia pisze, to nie gorzej jak ubierze kozaki, tylko gorzej jak ubierze kozaków na przykład można by być. Gorzej jak ubierze, jak w dzieje na przykład może być tak, ko, kozaki na obcasie, zanim to spadnie. No, panie Bartku. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ma być przyjemnie, owszem, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. Przypominam oczywiście też, co jest bardzo ważne, że Jezus nie z martwych wstał i nieście tę dobrą nowinę wśród swoich znajomych. Każdemu życzę, żeby raz w życiu przynajmniej doświadczył takiej wielkiej, e, niczym nieskrępowanej miłości, choćby po to, żeby móc kiedyś to wspominać. Trzymajcie się. Wojtek Krzyżaniak, głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery.